Dzień dobry, witam Państwa. Proszę pamiętać, że analizy są spojrzeniem na rynki finansowe z perspektywy teorii i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu prawa. Widzimy pewną reakcję kupujących, natomiast świeca majowa jest świecą podaży, która wyłamała istotny horyzontalny poziom odniesienia w okolicach 1,250-1,206. W tym kontekście do czasu powrotu powyżej granicy 1,205-1,206 ruchy zwyżkowe możemy interpretować w kategoriach korekty. Interwał tygodniowy informuje, że świeca PIMBAR, o której informowaliśmy tydzień temu, okazała się... Skuteczna i popyt wyprowadził znaczącą kontrę w kierunku kolejnego poziomu odniesienia w okolicach 1,185, który był ważnym poziomem nie tylko dla poprzedniej konsolidacji, ale także dla pierwszej korekty, która zakończyła się porażką kupujących. Popyt potrafił zanegować wyłamanie bariery w okolicach 1,165-166 i zainicjować korektę, która jednak dotarła do rozpoznawalnej bariery w okolicach 1,185 utknęła pomiędzy istotnym oporem w okolicach 1, 185, a wsparciem 1, 165. Liczymy się więc możliwością kontynuacji balansowania ceny w czasu, aż jedna ze stron nie pokaże swojej przewagi. Kierwał miesięczny Fundatora informuje o odrzuceniu ceny od horyzontalnej bariery w okolicach 1,420. Wydaje się, że główny spór to, to walka o strefę w okolicach 1,345. Podaż w zeszłym miesiącu wyłamała tą barierę, popyt próbuje ruchu powrotnego. Interwał tygodniowy też informuje o tym, że podaż wyłamała ważną barierę, dolną granicę po brexitowego okna Bessy. Pojawia się więc pytanie, czy mamy do czynienia jedynie z pullbackiem, retestem wyłamanego poziomu wsparcia w okolicach 1,345, czy też z false breakiem, czyli z negacją wyłamania tego poziomu. Wykres dzienny natomiast informuje o zawiązaniu formacji fałszywego wybicia granicy w okolicach 1,330 i ruchu korekcyjnym w kierunku streczowej strefy oporu z perspektywy tego interwału. Mówimy o barierze 1350-1358-59. Trudno zdiagnozować aktualny układ sił, nim nie dojdzie do starcia te rozpoznawane bariery. Wykres miesięczny dolara i jena nie informuje nas jeszcze o tym, jak rynek odpowie na spadkową świecę PIN-BAR. Do czasu, nim cena przebywa powyżej bariery 109, formację mamy za niepotwierdzoną. natomiast popyt, by pokazać faktyczną przewagę, powinien formację PIN-BAR wyłamać. I wykres tygodniowy zdaje się potwierdzać um, niezdecydowanie rynku. Z jednej strony mamy zwyżkową formację Pin Bar negującą włamanie bariery w okolicach 109-190. Z drugiej strony podaż w zeszłym tygodniu wróciła z, o w okolicach 50% zniesienia objęcia Bessy i uformowała przeciwstawną formację Pin Widzimy więc jak istotnym sporem jest spór o granicę w okolicach 109 i wykres dzienny potwierdza, że po Negacji wyłamania granicy 19,20 popyt przejął inicjatywę, natomiast podaż ściągnęła cenę w okolice poziomu wsparcia, póki cena przebywa powyżej granicy 19,20, popyt ma szansę zaatakować aktualne te impulsu mimo bariery 111,20. Natomiast wyłamanie tej świecy uznamy za zapowiedź ataku na kolejną barierę odniesienia w okolicach 107,80. Wykres miesięczny informuje o tym, że jeszcze nie wiemy, jaka jest reakcja kupujących na spadkową świecę Pimbar. Ostatnio inicjatywa należała do kupujących, którzy byli w stanie zanegować włamanie bariery 0955 i wyprowadzić dużą wzrostową świecę marubozu. Wykres tygodniowy informuje o ruchu korekcyjnym z okolic 1005. Cena dotarła do pierwszej horyzontalnej bariery w okolicach 0985 i widzimy symptomy walki możemy uznać, że świeca z zeszłego tygodnia jest pierwszą świecą popytową od czasu reakcji na poziom 1.005 wniosek jest następujący do czasu, nim pin bar nie zostanie zanegowany kupujący mają szansę doprowadzić do kolejnego ataku na granicę 1.005 ostatnia świeca co prawda nie ma charakteru świecy sygnalnej price action natomiast jej zgodność z sygnałem na interwale tygodniowym zwiększa prawieństwo na zwyżkę natomiast o przewadze kupujących zaczniemy myśleć dopiero po powrocie powyżej bariery 0992. Do tego czasu sytuacja wydaje się niejasna. Korzystając z okazji, chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na konferencję XTB Trading Masterclass. Mówimy o retransmisji konferencji, która odbyła się 14 maja. Konferencja była bardzo zniuansowana. Mieliśmy prelegentów zwolenników analizy technicznej, analizy fundamentalnej. Nagrodę publiczności za najlepszy wykład konferencji zdobył przedstawiciel analizy fundamentalnej Trader21. Mamy tutaj bardzo szeroką propozycję, szczegóły w pliku PDF. Ja także miałem przyjemność uczestniczyć w tej konferencji. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę udanego trajdowania. Pozdrawiam.